Cześć moi drodzy, witajcie serdecznie. Kolejny odcinek. Pamiętajcie o zostawieniu łapki i przeczytam wasze komentarze z poprzedniego odcinka. Zaczynamy nasze przygody od otwierania openingu. Dzięki za komentarze. Widzę, że bardzo lubicie serię z Angry Birds Epic, ponieważ na tej serii bardzo dużo tak naprawdę było komentarzy i dużo reakcji, więc bardzo mnie to cieszy. Zacznijmy tutaj, słuchajcie, nasze przygody. Ojejku, bardzo słaby przedmiot dostaliśmy, ale teraz jeszcze obejrzyjmy sobie reklamkę. Dobra, mam nadzieję, że teraz uda nam się otworzyć coś fajnego. Lagi w tej grze są po prostu takie przez BlueStacka. No to niestety nie moja wina. Mikolaj, dzięki za pierwszy komentarz. Huzowaty, dzięki za drugi komentarz. Te komentarze są bardzo ważne, ale chyba najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby obejrzeć cały odcinek od początku do końca. Na to YouTube patrzy, więc zachęcam oczywiście. Gameplaye będą w starym stylu, już nie będę kombinował, nic nie będę zmieniał. Wolałbym, abyś był brotem z kamerką. No to jestem brotem z kamerką. Jeszcze jeden, słuchajcie. Okej, to co? Otwieramy w takim razie. Wywal tego tosta i daj kamerkę, Bonczurek napisał. No to tak zrobimy chyba. Jak widzicie, zostajemy przy kamerce, więc jest całkiem dobrze. I teraz tak, lecimy do naszego gniazda i tam przerobimy sobie na surowce te nasze przedmioty. Jak dajesz tarczę samurajem, to kieruj na tego ptaszka, który chcesz, aby miał największą ochronę. Czyli okej, czyli to jest taka umiejętność. Czekajcie. Defense, okej. Okej, dobra, czyli o to chodziło. Teraz już będę wiedział w takim razie. No dobra, wracamy do nagrywania, słuchajcie. I teraz tak, dostaliśmy, gdzie to jest? Dostaliśmy do tego właśnie pana, do Bluesa dostaliśmy item, który zniszczymy, żeby dostać, okej, właśnie te rzeczy, ale ja chyba z sztandarów nie zniszczyłem. I teraz tak, pytanko, ale tutaj jakiś bug jest od Cargo Brothers. Brod, mam pytanie, to jedna osoba powiedziała, że da się zbugować te turnieje Terence, żeby zdobywać 10 gold coinsy, czy wiesz jak to zrobić? Chyba było gdzieś napisane, natomiast ja nie chcę bugować, bo to takie bez sensu troszkę. Wolę sobie pograć, tak wiecie, samemu, bez bugowania. Okej, i tak idzie mi całkiem dobrze, nawet jak nie próbuję robić jakichś błędów w tej gry i tak dalej. Bekoń, dawaj z powrotem kamerkę. Brod, wracaj do normalnej kamerki. Konrad Bala. Minecraft Tymka. Brawo. No to widzicie, wracam. Wracam do takiego normalnego grania. Sprawdźmy tu, co my tu mamy. Okej, paladyn jest za 130 złotych monet, ale nie wiem, czy jest sens kupować tego paladyna, więc możecie mi doradzić. Sprawdźmy teraz tylko, czy nie mamy tu gdzieś jakiś, wiecie, muszelek do otwarcia skał czy coś, ale chyba nie. Pięki też nie bardzo. Chodźmy tu jeszcze. Możemy kupić, okej, dobra, kupmy sobie jeszcze lepszą miksturkę, to nam na pewno pomoże. I teraz tak, będziemy się udawać dalej do przodu. Tu jest ten statek, ale my mamy niebieską bramę, tutaj się otworzyła, zobaczcie. Możemy iść dalej do przodu. DG Gamer, szczerze mówiąc, wolę kamerkę. Po co tak kombinować, lepiej dać kamerkę i tyle, prócz granie. Matt Hatter, siema Matt Hatter, dzięki za tego bicka. Czy kończysz grę, czy ją po prostu kontynuujesz? Gram od nowa. Gram od nowa gierkę, więc tak to wygląda, Goofis. Może być tościg, Adam Kaczmarek. Widzicie, Adamowi pasuje. Okej, teraz pytanko, jak to będzie wyglądać? Tutaj ta walka. Dobra, na razie nie wiemy, kogo zaatakuje, ale Chuck jest u nas najsłabszy, więc trzeba będzie tutaj z Chuckiem kombinować. Kamerka lepsza i wróć do starego kontentu. Brakuje mi serii GW1, GW2, fajnie było, żeby korzystał z starych miniaturek, tylko czasami z nich korzysta, że według mnie były 100% razy lepsze. A te stare miniaturki to co tak naprawdę? To wam chodzi o co? Jak rozumiecie to słowo stare miniaturki? Często ścisłe? Hej Brod, czekam na twoje chwile z niecierpliwością, tak jak za dawnych czasów. SM Ro Smrodo Cup. Według mnie lepiej wyglądasz w kamerce. Kamerka lepsza, grzanka. Zdecydowanie kamerka, Pakutek tutaj napisał. No to ładnie, słuchajcie, wszyscy chcą, żebym tutaj zastosował. Czekajcie, zrobimy coś takiego. I teraz jeszcze zrobimy tak. Dobra, coś zmisowałem, ale coś tutaj ugrałem, więc jest dobrze.
Trolek, Brod, zagraj Angry Birds Fight Reboot, please. Nie wiem, czy mogę w to grać, szczerze, czy to jest legalne. Napraw te lagi i będzie ok. Kontroler, to jest wina Bluestacka, nie wiem, czy jestem w stanie to naprawić. Nie, suseł chleb powraca, Piotr N. Widzicie, szybko przeleciałem te komentarze wasze, także całkiem spoko. Ok, zobaczcie, tu mamy nową sytuację, co tu się wydarzy? Ojejku, znowu się biją. No nie, Chucka nam porwali. Co jest? Co to ma być, ja się pytam? Czemu nam porywają te ptaki? Tak być nie może. Co my tu mamy? Patrzcie, nowe itemy, które będziemy mogli skraftować. Pytanie tylko, czy ja naprawdę muszę korzystać tylko z tych ptaków? Okej, to musimy się udać w takim razie i może się uda nam stworzyć nowe te Angry Birdsy, kto wie. Czekajcie. No dobrze, jak widzicie, możemy skraftować ten łuk, co oczywiście zrobię. Okej, z dwiema gwiazdkami, więc patrzcie, będzie niebieski mocniejszy i mamy chociaż troszkę mocniejszy, ale nie mamy sztabek żelaznych. Ciekawe, jak je zrobić, żeby zdobyć sztabki żelazne. Zaraz sprawdzimy, a tutaj nie jestem w stanie sprawdzić tak naprawdę. Sprawdźmy tarczę, patrzcie, red, do reda, a do bomby i do bluesa niebieska możemy też zrobić, więc to zrobimy. Czemu nie? Patrzcie, znowu lepsze. No i nasz niebieski będzie naprawdę mocny. Tylko tutaj zastanawia mnie jedna sprawa. Jak te sztabki zrobić? Ich trzeba aż 12. Nie jest napisane mniej więcej, jak to zrobić, żeby je zdobyć. Jesteśmy w stanie je wykraftować? Być może? Szczerze to nie wiem. Ale dobra, wracamy w takim razie z powrotem. I być może teraz nam się uda zdobyć, jakby uratować tych naszych ptaki, nasze ptaszki. No zobaczcie, zostały porwani. No ale mamy tutaj naszą drużynę. Myślę, że bez problemu jesteśmy w stanie pokonać te przeciwników. Tylko teraz tak, czy my, jak się, co to za klasa jest? In removes all helpful effect from the target. Ok. No dobra. W takim razie nie ma to tamto. Będziemy musieli w ten sposób grać. No ale mamy mocniejszą broń do naszego, no będziemy się musieli leczyć, to nie ulega wątpliwości. Będzie się trzeba leczyć. Okej, no będziemy mieli jeszcze dużo obrażeń zadanych, ale Matylda nas, mam nadzieję, troszkę wyleczy. No dobra, powinno być nawet całkiem spoko. Jeszcze będziemy musieli bombę uratować, więc pamiętajcie, że to nie wszystko. Nasze ptaki zostały złapane. I niestety jest jak jest. No dobra, tylko te sztabki z żelaza mnie zastanawiają, skąd je zdobyć. Okej, to lecimy dalej do przodu. Matylda i nasz ptaszek. Chyba, że jestem w stanie, a tutaj ich nie zmienię, tutaj bym zmienił te klasy. Jestem ciekaw, czy mamy coś. Czekajcie, ten jest Attacks Damage Per. Okej, weźmy sobie to. Force out current to attack target build and suffer. Okej. Weźmy sobie tego w takim razie i powinno nam to o wiele lepiej pójść teraz, żeby pokonać te ptaki, te świnki raczej. Zobaczmy to. Force out current to attack the target build and suffer 100% of their deal damage. No, patrzcie, 300 obrażeń razem zadajemy, więc to jest najlepsza kombinacja obecnie. Cyk, pięknie. I to myślę, wydaje, że ten tak mógłby być naprawdę fajną kombinacją z jakimś, na przykład postacią inną, która zadaje obrażenia, jak się go atakuje. To by było naprawdę spoko. Z dwa razy więcej obrażeń byśmy zadawali. I się zastanawiam, kto to może być. Oj, tu nie trafimy tym. Ajajaj, no to ładnie, może tym razem. Dobra, i teraz się uleczmy. Dobra, pięknie. 373 obrażenia to jest naprawdę sporo. Dobra. Teraz tak, musimy załatwić tego pewnie. Na początek. Dobra.
Mogę niby rzucić paprykę. No zobaczmy, czy to coś da. Okej, ten jest oszołomiony. No ale co to za obrażenia? Marne takie. Powiem wam szczerze, że marne te obrażenia. Dobra, wychilujemy się teraz. Oj, patrzcie, jakie mocarne te damage zadają. Chyba nie będzie trzech gwiazdek, tak mi się wydaje. Teraz zresztą zobaczymy. Uwaga! Jestem ciekaw. Okej, dostaliśmy parę surowców. Moi drodzy, dzięki za uwagę.